Rozmowy o ożywieniu turystyki w Złotowie trwają od dawna. Wiele mówi się o tym, że miasto ma ubogą bazę hotelową. Policzono jednak miejsca, które oferują gospodarstwa agroturystyczne w okolicy i okazało się, że baza ta jest imponująca. Ma być ona podstawą do stworzenia karty turysty, która ma przynieść obopólne korzyści. Okazuje się, że wszystkie wydarzenia w regionie najbardziej napędzają tą koniunkturę hotelową, czyli wszystkie rajdy, biegi, turnieje skata, letnie szkoły aikido. To są przedsięwzięcia, na których osoby przyjeżdżają na dłuższy czas w konkretnym celu i wtedy jest okazja i oni szukają tych kwater i jest okazja tych turystów tutaj po prostu przyjąć, zaprosić, pokazać im po prostu pakietowo w jednym miejscu, co mamy do dyspozycji. I temu właśnie ma służyć karta turysty. Ma być ona wręczana turystom, którzy wykupią co najmniej 3 noclegi w placówkach biorących udział w programie. Karta ta będzie uprawniała do zniżki m.in. na basenie, kortach tenisowych czy lodowisku. Przedsiębiorca, hotelarz ma otrzymywać bieżące informacje dotyczące atrakcji w mieście, które pomogą mu uatrakcyjnić pobyt gości. Karta turysty jest jeszcze w fazie projektu. Trwają prace nad zgromadzeniem bazy przedsiębiorców oferujących noclegi oraz zbieranie informacji na temat oczekiwań, jakie mają oni wobec miasta. Miasto Złotów z kolei opracowuje listę udogodnień, które może zaoferować gościom i ich gospodarzom.